Bez obaw o utratę zasiłku chorobowego można zawnioskować do ZUS o odroczenie płatności składek. Jak nas poinformowała Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS, jeśli przedsiębiorca skorzysta z odroczenia płatności składek, nie straci prawa do zasiłku chorobowego. Prawo do zasiłku chorobowego stracą natomiast przedsiębiorcy, którzy wystąpią do ZUS o odroczenie płatności nieopłaconych lub o ich rozłożenie na raty i dostaną odmowę. W takiej sytuacji jednak możliwe jest złożenie wniosku o zgodę na opłacenie składek po terminie. Taki zabieg pozwoli uniknąć oczekiwania na prawo do zasiłku przez 90 dni. ZUS przypomina, że płatnicy wciąż mają do dyspozycji takie formy wsparcia jak odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Mogą wnioskować także o zwolnienie z opłaty prolongacyjnej oraz odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę. Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy jedynie odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Obie ulgi obejmują składki za okres od stycznia 2020 roku. Dotyczą składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność, nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Trzeba więc tylko pamiętać, by stosowny wniosek trafił do ubezpieczyciela przed terminem problematycznej płatności.